Wideoinstrukcja programowania pilota klonera od pilota z kodem stałym o częstotliwości 433,92 MHz. Proxima spółka jawna jest niezależnym producentem urządzeń elektronicznych. Nazwy innych producentów automatyki bramowej zostały wymienione wyłącznie w celu informacyjnym, aby wyjaśnić przeznaczenie produktów firmy Proxima. Uwaga! Pilot przed pierwszym procesem programowania powinien zostać skasowany. Pierwszy sposób kasowania pilota. Równocześnie naciskamy i przytrzymujemy pierwszy i drugi przycisk pilota. Dioda LED pilota nie świeci. Po 8 sekundach dioda LED pilota zacznie szybko migać przez 2 sekundy, a następnie błyśnie 4 razy, potwierdzając skasowanie całego pilota. Puszczamy przyciski pilotów. W prawidłowo skasowanym pilocie po naciśnięciu dowolnego przycisku pilota dioda LED pojedynczo błyśnie, zaś w nieskasowanym pilocie będzie pulsować ciągle. Drugi sposób kasowania. Równocześnie naciskamy i przytrzymujemy pierwszy i drugi przycisk pilota. Dioda LED mignie 3 razy, potwierdzając skuteczne równoczesne naciśnięcie przycisków. Następnie, trzymając naciśnięty pierwszy przycisk pilota, zwalniamy i naciskamy trzykrotnie drugi przycisk. Dioda LED ciągłym miganiem potwierdzi skasowanie wszystkich przycisków pilota. Programowanie przycisków pilota klonera od pilota stałokodowego. Uwaga! Procedurę rejestracji należy przeprowadzić poza zasięgiem odbiornika. Przybliżamy do siebie piloty. Następnie naciskamy przycisk, który chcemy skopiować w pilocie stałokodowym oraz przycisk pilota klonera, który ma nauczyć się stałokodowego przycisku. Obserwując diodę LED w klonerze, zmieniamy w różnych płaszczyznach położenie obu naciśniętych pilotów. Uwaga! Jedną ze skutecznych pozycji w procesie kopiowania jest zetknięcie pilotów tyłami. W momencie wykrycia prawidłowego ustawienia pilotów kloner błyśnie trzykrotnie. Nie ruszając pilotów czekamy na prawidłowe skopiowanie sygnału stałokodowego pilota, co potwierdzi ciągłe pulsowanie diody LED w klonerze. Zwalniamy przyciski obu pilotów. Od tej chwili przycisk pilota klonera działa tak samo jak przycisk pilota stałokodowego. Uwaga! Jeżeli chcemy skopiować kilka przycisków pilota stałokodowego, procedurę należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego z przycisków. Więcej szczegółów u doradców handlowych oraz na proxima.pl.